oddali cześć ofiarom II wojny światowej specjalną modlitwą. W kościele pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny w Łambinowicach odbył się koncert chóru Borysa Sommerschaffa pod tytułem Modlitwa pokoju. Przede wszystkim modliliśmy się o pokój w świecie. W dniu 85. rocznicy wybuchu II wojny światowej, kiedy w świecie tyle niepokoju, wojen, przemocy, gwałtów, prosiliśmy w tym koncercie między innymi o pokój dla całego świata, by Jezus, który jest dawcą pokoju, obdarzył najpierw nasze serca pokojem i te wszystkie kraje, które cierpią prześladowanie, aby nigdy nie powtórzyło się to, co jest w historii jakoś oglądamy. Dzisiaj zaśpiewaliśmy przekrój naszego repertuaru, poczynając od średniowiecznej muzyki polskiej, aż poprzez śpiewy mnichów z góry Athos z Grecji i zakończyliśmy taką częścią, gdzie wykonaliśmy gruzińskie hymny z różnych okresów i, że tak powiem, z różnych regionów Gruzji.